Witam z tej strony Kazio, swoboda z kolejny odcinek Fallouta 3. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Idziemy do... Znaczy wykonamy teraz zadanie w sumie. O nazwie One spotkaliśmy młodego chłopaka, Briana Wilkinsa. Jego ojciec zaginął. No po prostu z... mieszkali w mieście, w którym które zostało zaatakowane. Grady, czy bodajże. Jak się nie mylę. No i musimy go uratować przed tymi stworami. Znaczy jego ojca uratować przed tymi stworami. Z tego co pamiętam, to będzie... można powiedzieć dość zaskakujące. To będą dość zaskakujące stworzenia. Ale nie dlatego, że... jak powiedzieć... Nie dlatego, że jakieś wiecie, małe coś, czy nieszkodliwe. Ale jednak... niepozornie wyglądające, aż groźne. Brak mi nie. Teraz. O. Zaczyna się. Jeżeli się nie mylę, to już się zaczęło. Tak. Chodzi o ognisko mrówki. Czekajcie, bo. Zmienię. Dobra. Weźmy teraz tak. Jednak trafimy. Dobra. Muszę się uleczyć. Nie tak tu. Teraz pistolet ten magnum 4. A właśnie, nałożę na ten magnum, jeżeli mi się uda. To jest bardzo... Nałożę na ten magnum pistolet, znaczy na ten magnum lufę. Lufę, no. Lunetę. Zwiększoną tę lunetę. Muszę móc przybliżać. Ej. No, ja nie potrafię walczyć z tymi rówkami. Przepraszam was bardzo, że jest troszkę ta. Wiecie co, jak mi się teraz miało? Miała wielka chęć. Oczywiście nie mogę samemu grać takie, że nie, no po prostu z procesorem na razie nie mogę grać. I minus jest taki, że moja karta gra... To jest kurczę paradoks, jeżeli chodzi o... To wam tak, jeżeli chodzi o Fallouta 4. Paradoks. Bo tak, karta graficzna spełnia wymagania tyle, że moja karta graficzna ma 1 giga RAM-u w pamięci. Wymagana karta graficzna do Fallouta 4 jest 2 giga RAM-u. Więc to jest taki paradoks. Oczywiście jest modyfikacja, która pozwala mi na odpalenie Fallouta 4. W mojej karcie graficznej nie może mam tyle RAM-u, ile mam. Jest modyfikacja po prostu zmniejszająca tekstury. Dobra, to nie są głowy. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego musieliśmy strzelać tyle razy. To jest dla mnie niewiadome. Gdzie jest ta skóra? To jest obiektowy, nie mam jak... Aj, Brachmin odrywa. Dobra, nasz Brachmin odrywa, musimy uważać na ała na naszego Brachmina. Znowu dwa strzały, to wystarczy. Dalej jesteśmy, z tego co pamiętam.
Dobra, mimo tak, że im dalej jesteśmy, tym większe obrażenia, ponieważ dłużej leci. Dłużej prędkości. Kurczę, jak by to powiedzieć. Dłużej jest nakręcana, dłużej prędkość zdobywa broń, znaczy broń, amunicja. Możecie mnie poprawić, bo nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy tak jest w 100%, jeżeli chodzi o o bronię. Drugiego zasięgu. Znaczy to jest tak, broń, ale broń drugiego zasięgu, więc raczej tak jest. Może nie jak powiedziałem, w 100%, zobaczmy. No ale jednak. Jak postawa. To jego ojciec zginął. Przed wilki. Wrócę do chaty. Okej. Niż szala. Tutaj po. O, robię formowy. Niski. Książki, które nam nic nie dają. Przeszukamy cały dom. No zaraz takie, że. No jednak. Chcę zyskać trochę na tym. Na tej pomocy. Znaczy, zyskać. No chodzi mi o. Znalezienie sprzętu, który mógłbym przerobić na złom w późniejszym okresie czasu. Fotograficzny, dzięki temu mógłbym też rozwinąć tą wioskę moją. Okej. Oczywiście w Falloutie 4 będzie to wyglądać z... Tak wiem, odnoszę się do gry, która może być inaczej. Nasz poziom może w ogóle nie być na moim kanale. Ale patrząc na to. Brawo, przeszukajmy też wszystkie domy w tym Greywich. Patrząc na to, to można powiedzieć, że. Znaczy, można powiedzieć. No, w Falloutie 4 po prostu jest inaczej, bo akurat w Falloutie 4 macie tak, że wszystko się opłaca zdobywać. Mimo, że oczywiście tam. Jako tako. To się nie różni od tego, co tutaj mamy. Ale tam przynajmniej jest przerabialne według tego, jak zamierzyli. Sobie... Oj, przepraszam, melodia, radio, z góry was przepraszam za to, że biegam za radiem, ale radio może mi przysporzyć problemów, jak zwykle. Ajajajajajajaj. Dobra, wracając do tematu. Fallout 4 plus tam macie zamierzone przez twórców, to jest plusem, bo to jest lepiej troszkę zaprogramowane. Zaprogramowane dzięki temu troszkę lepiej to się wyłączę. Zapiszę, bo pamiętać. Później chcemy wrócić kiedyś. Dyscyplinowi troszkę to lepiej zaprogramowane. Oczywiście nie jest powiedziane, że w 100% lepiej. Na przykład tutaj może być tak, że. To jest lepiej, ale nasz oczywiście tam jest zrobione powodów skutków. Tylko, że są poprawki oczywiście jak zwykle. Bardzo mi się podoba na przykład modyfikacja, chyba w Falloutie 4 jest. Ranges Walker GE na pewno jest Ernet Dobra, jak zwykle pytam. Wiem, że nie powinienem. No dobra, wracajmy już. Okej. Barney Rose Walker. To jest tak, że nie znajdziemy klucza, nie otworzymy, a to są też ciekawe. Przepraszam was bardzo. Wiem, że nie powinienem, ale też ciekawostki niektóre chcę przeglądać. Absent. Desert. Oyster. Desert. Na pewno było coś z W. To jest tu coś. Okej. Tutaj już. A. I. Radios. I albo S. Dobra. Ostatni raz próbuję. Dobra, nie no, w sumie wiecie co, zrobię cięcie, ja przerobię to i zaraz do was wrócę. Tak więc zobaczymy za chwilę.
Dobra, udało się, zobaczmy. To jest. Chyba te notatki. Pokażę wam te notatki, sobie przeczytacie je w spokoju. Pauzujecie sobie w danym momencie. Okej. Dobra, teraz lecę dalej. Przeszukiwać te tereny. Tak, kuchnia powinna być jest. Kuchnia. Kuchnia. Dobra, nie byłem. Dobra. Brianowi Wilkinsowi. Złe. 200. Dwa. Jeszcze ten budynek. Opuszczony tam. Potem prawdopodobnie znajdę coś. Ważnego. Próbuję już i bilardowy. Tak. Bilardowy. Przy pomocy, przy pokazywaniu wam nie chcę zwalniać rozgrywki za bardzo. Kupiłem na pieniądze. Okej. Ej. Dobra, nie wiem, stare. Padłem. Przepraszam za bardzo. Nie wiem na co, ale wpadłem na coś i przez to oczywiście mnie popchnęło. Generator. Tyle. Wyrosły, nie dam. Zrejdzik. Brian Willis jest w tamtej okolicy. Tutaj gdzieś jest teraz tron. Jest. W tym, co wam tak okrążam, w tym jest ten chłopak. Tron tylko w chwili. O nie! Co się stało? Umarł? Chyba podejrzewałem to już wcześniej. Poza tym jestem zbyt zmęczony, żeby dalej płakać. Musisz je powstrzymać, żeby coś takiego nigdy więcej nie przydarzyło się w żadnej rodzinie. Szkoda, że nie spotkałem cię dużo wcześniej. Może wtedy mój tata wciąż by żył. Dziękuję ci za wszystko, co robisz. Gdy tu jesteś, od razu czuję się lepiej. Aha, dobra. To wstrętne i wielkie stwory, co łażą na sześciu nogach. Mają ogromne zęby i drepczą w kółko, zabierając wszystko po drodze. Tato nazywał je pieprzonymi mrówkami. Tak zwykł na nie mówić. Ja nazywam je ognistymi mrówkami. Mój tatoś miał broń. Powiedział, że potrafi zranić te stwory i że to najgłupsze pieprzone mrówki, jakie kiedykolwiek widział. Wszystkim mówił, żeby strzelali w ich czułki, cokolwiek to znaczy. Nie, przychodzą tu dopiero od kilku miesięcy. Najpierw łaziły wokół całego miasta, a potem do niego weszły. A resztę już chyba znasz. Dobra, w porządku. Co to jest? Było tu całkiem miło. Nikt nam tu nie zawracał głowy. Pewnie dlatego, że byliśmy tak blisko stolicy. Było nas siedmioro. Mieszkaliśmy w tych wysokich domach, zniesionych ze starych cegieł. Chyba jestem ostatni. Te potwory zabrały wszystkich pozostałych. Nie, ludzie nie lubią tu się zatrzymywać na dłużej. Ruiny Waszyngtonu to nie najlepsze miejsce do zamieszkania, wiesz? Prawdę mówiąc, tata chciał się w najbliższym czasie wyprowadzić. Mieszkaliśmy tu może jakiś rok. Poza mną i tatą był tu jeszcze doktor Lesko, który został
został z nami i Will Brandis z rodzicami. Teraz pewnie ich już nie ma. Dobra, w porządku. Co to jest? Nie, wal śmiało. Miło jest w ogóle z kimś o czymś porozmawiać. Dziwny był. Dał tacie parę kapsli za zbudowanie mu chałupy, do której znosił potem tony śmieci. Tato nazywał go jajogłowym, mimo że jego głowa wyglądała normalnie. Nie wiem, o co chodziło. Większość czasu spędzał w tej szopie obok mojego domu. Wiecznie siedział przy tej śmiesznej maszynie, co wygląda jak telewizor, i patrząc na zielone litery, wciskał jakieś przyciski. Nie, był bardzo miły, ale nigdy nie chciał się ze mną bawić i prawie ze sobą nie rozmawialiśmy. Wiem tylko, że jak pojawiły się mrówki, to on zniknął. Chyba jego też dopadły. Sam nie wiem, miał całą masę przeróżnych rzeczy. Skrzynki z mnóstwem światełek, takie śmieszne butelki. O, czekaj, miał takiego wielkiego, błyszczącego człowieczka, co czasem klekotał. Całkiem fajny był. Czyli wiemy, co tam było. Tak? Chodzi z tego był robota. Will. Powiedzmy, że był moim przyjacielem, no i mieszkali tu jeszcze jego rodzice. Dokładnie naprzeciwko. Fajnie było mieć kogoś do zabawy i to tak blisko. Tak, Will był dla mnie bardzo miły. Chyba urodził się o rok wcześniej ode mnie, jakoś tak. Nawet dzielił się ze mną swoimi komiksami. Zwiedziliśmy wszystkie dostępne nam zakamarki Graditch. Pewnie dlatego mrówki nigdy mnie nie dopadły. Znam dobre miejsca do ukrywania się. Jego mama też była miła. Nie mówiła za wiele, ale zawsze dbała o mnie i o tatę, gdy wpadaliśmy do nich. Chyba było jej przykre, że moja mama umarła. Tata Willa był... Nie chcę być niemiły, ale przerażał mnie. Zawsze uważnie patrzył na mnie i na tatę, jakby nam nie ufał. Ciągle patrzył na nas z okien swojego domu i zapisywał coś w tej skrzynce do telewizora. Will powiedział, że jego tata był żołnierzem, czy jakoś tak, ale nie podobała mu się ta praca, dlatego odszedł. Tak? Dobra. Uważaj, bo te stwory mogą cię dopaść! Dobra, wrócimy po tego chłopaka, potem spróbujemy go dorzucić do naszej wioski w RTS-ie, czyli Real Time Settler. Okej, następna mrówka, bądź przynajmniej coś podobnego do mrówki, znaczy na pewno przeciwnik kolejny, bo widać tą kropkę czerwoną. Brudną wodę, bo ona na przykład mogę zjeść. Bo ona... Czerwona kropka oznacza mrówkę. Dobra, pokonana. Może jest taki strzał? A nie, myślałem, że jednak... Jednak się myliłem. Bo zwykle, jeżeli był taki strzał, to zwykle docierał do celu. Plus kończył się gnięciem danego osobnika. Okej, okay. W robotnikach nic nie ma. Ja... tylko... To jest dobre, że... Że nagle się pojawił, tak wiecie, tak... telewizor. Znaczy tak, telewizor nie w znaczeniu, że wiecie, że nagle wyszła... Ten, tylko nie było jej na mapie widać, a nagle mnie zaczęła atakować, dlatego mówię, że tych reżliter się pojawiło. Uch, myślałem, że to coś jak pura to braknie. Aż dobra. Wiecie co, ja lecę. Teraz ja lecę do mojej wioski, jakbyś ten odcinka. Chociaż wiecie co, skończyłbym w tym miejscu odcinek. Ja polecę do mojej wioski, potem w kolejnym odcinku pójdziemy do tych ciepłych kanałów wykonać to zadanie dla... dla Moiry. Dla Moiry z Megatony. Nie. Okay. A ja potem jeszcze wrócę sobie gdzie indziej. Tutaj mamy wioskę. Zrobię takie znaczenie, żeby móc dojść
nie musiąc, nie teleportując się automatycznie. Dobra. Tak więc, w tym miejscu kończę ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji na kanał. Pamiętajcie też o polecenie tego kanału swoim znajomym. Tak więc, do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie.